No way. Co on robił w tym burdelu? Bo my wiemy, co robiła Candy, ale co on robił? Nawet nie wyobrażacie sobie, jak długo musiałem sobie przypominać, co się działo w tej rodzinie i zaglądać w moje notatki. Ale już wróciły historie Windenburga. Mam nadzieję, że na stałe chciałbym, żeby odcinki pojawiały się w tej serii. Tak myślę, że w środę, czwartki jakoś, tak? Dziewczyno, ty za chwilę idziesz do szkoły i co ty w ogóle robisz? Ty miałaś coś zjeść. Mamy zimowe wyzwanie tak w ogóle, więc myślę, że będę się nim zajmować. Chciałem ogólnie przebrać dziewczynę i wyremontować im dom, jednak stwierdziłem, że możemy to zrobić na jakimś live, więc sobie to odpuściłem i nie robiłem tego, nie przedłużałem dłużej nagrywania odcinka. Niemniej, kompletnie mi nie pasuje to, żeby to robiły dziewczyny, ale dobra. Dobra, teraz ty w takim razie, Candy, skoczysz sobie do łazienki i skorzystasz, a czemu to możesz? Aha, no tak, możesz zrobić test ciążowy, bo mam MC Command Center to włączone. A ja to znaczy, że one chodzą w kapciach, that's cute! Oh my god! Dobra, dobra, Yuki, mam nadzieję, że nie mylę twojego imienia. Ty masz do szkoły dzisiaj, prawda? Za 23 minuty zajęcia, spoko. Nie masz pracy domowej i o Boże, ty jesteś faktycznie, a ty masz dzisiaj spotkanie koła? Nie, szkoda. Szkoda, bo z tego co się orientuję, to ty niedługo masz urodziny. Czekaj, to jest ta tura. A, czyli za 2 tury w sumie będą miały dziewczyny urodziny. Ej, za chwilę jest w ogóle ten... zima. Girl, to nie jest twój pokój. W ogóle weź, idź tutaj, podejdź na chwilę, bo ja bym chciał, żeby tutaj... Do pokoju Yuki miała wstęp tylko Yuki, więc zablokuj drzwi dla wszystkich. Nie, zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątek Yuki. No dobra. A ty, Candy, możesz mieć pokój ogólnie otwarty. I ty musisz ćwiczyć umiejętności komediowe i ja bym ci to wyślij w pojedynkę. Chociaż mogliśmy się sobą wybrać, ale już dobra. Może drugiego dnia, bo w sumie nie kojarzę, żebyśmy chodzili na salkę. Ja w ogóle tego dodatku praktycznie nie ograłem. I, aha, no czyli mamy takie spotkanie zapoznawcze, więc jest super. A czy tutaj są drzwi? Nie ma. No to za chwilę wstawimy. Na każdym save'ie to samo. W tym miejscu mają być drzwi, oni nie będą chodzili przez całą siłownię. Dobra, dzieci zainteresami ćwicz. Dobra, to w takim razie chciałbym, żebyście ćwiczyli razem. O Boże, te galaxy gacie. Oh my god. Oh my god. Dobra, ale ty, Markus, też mógłbyś ćwiczyć. Zapytaj się też na tradycję. Postać tego Sima, a to z moda, to nieważne, dobra. Nie podłe. Związek. Zapytaj o odciągające cech osobowości. Dalej coś tam masz o zainteresowaniach. Zadałem to przeklikam. O, Pablo, Roka. Tak, możesz lubić energetyczne Simu, bo on pewnie takim jest. A chciałbym, żebyście wy raczej tutaj... No, jednak ze sobą zaczęli kręcić, bo myślę, że właśnie chciałbym, żeby oni byli w takim związku, ale żeby ten związek nie był, tak jak ja już o tym wspominałem, żeby on nie był taki formalny. Chyba nie planuje im organizować ślubu, oni po prostu byliby w takim... Zgadza się, czy jest w związku. No z tobą de facto. Znaczy, no w sumie to nie są w związku. Nie jesteście w związku, prawda? Jesteś... nieangażujący się, macie zgodność charakterów. No właśnie, to w ogóle się super ze sobą łączy, więc jak dla mnie... Nie pytaj go, czy jesteś stroną, tylko zapytaj o hobby. A gdzie to? Gdzie się zainteresowania, znajdujące się przyjazne, dobra. Zainteresowania... A tu, dobra. I tutaj jest? Dziel się zainteresowaniami. No dobra, to rozmawiaj o nich. No w każdym razie w sumie powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, czyli żeby oni jednak de facto nie byli jacyś po ślubie, o. No i to myślę, że to najważniejsze. Rozmawiaj o ćwiczeniach, gdziekolwiek jest ta interakcja. Nie w pytaniach, tylko w przyjaznych i może w pasjach. I w sumie dosłownie ta ranka im trwała do tej 17, a Candy w sumie za 5 minut idzie do pracy, więc to będzie chyba najkrótszy odcinek w historii tej serii, naprawdę. Dobra, Yuki, weź tutaj, może zrobię to, przyrządź japsze, czy jak to tam się nazywa. Czy ja mogę to przygotować, a bo to jest to, dobra, to ty to weź ogarnij i przy okazji to włóż do lodówki. Dobra i... Aha, masz zapytać 2 simów o tradycję. Kurczę, ja bym chyba wolał, żebyś się skupiła na kończeniu tej twojej aspiracji, bo ty masz utrzymać skupienie przez 2 godziny z rzędu grając w gry wideo. Jest to do zrobienia, jak najbardziej. A na początek musisz zjeść, ale też musisz pociągnąć to towarzystwo, więc może jednak bym... Nie! O nie, o nie, o nie, ugaś. Ugaś się, cokolwiek? Dziewczyno? Matko jedyna. Może powinniśmy ci znaleźć przyjaciółkę. Sara jest nastolatką, wydaje się. No to weź może, zapytaj o studenckie imprezy, ale ty nie jesteś studentką. Ona też nie. Towarzyskie. Poznaj. Nie, nie będziesz ją flirtowała. Zawsze do spędzenia czasu na tej parceli. Może jeszcze zdążymy przed 22? Gry w gry wideo? No nie. Dobra, skończyłaś? No to weź po nią zadzwonić, żeby ona tu zdążyła przyjść. Ty zrobisz tu... okej. I Sara za chwilę tutaj będzie. Siema Sara. No bo musimy tutaj Yuki podrasować trochę te interakcje społeczne. No i musimy mieć po prostu przyjaciółkę. Przyjazne. Gdzie ty idziesz, dziewczyno? No, biegnij do niej. Biegnij, biegnij. Wasze, o no właśnie w ogóle, no pożar był i takie tam. O, i możemy od razu zapytać innych simów o tradycje świąteczne. Tylko gdzie ja to znajdę? O ich, aha, no dobra. Ja dostanę za to już od razu jakieś nagrody? Przyjazne. Ale w ogóle to przecież Candy pytała Markusa o te świąteczne interakcje. Więc ja tutaj. No ja mam wrażenie, że ona nie może zadać tego pytania, bo jest nastolatką. No w każdym razie nic nam kompletnie nie podrosło, jeżeli chodzi o towarzystwo. A rozmawialiśmy z Sarą dość długo. No więc ogólnie kiepsko. A gdybym ja chciał właśnie tutaj więcej opcji... Nie, nie, chwila. Przyjazne, głębokie przemyślenia i zaproś do patrzenia w chmur, to zawsze w sumie działało. Oj dobra, Yuki, ja wiem, ale ten pożar był i już go nie ma, naprawdę, nie ma się czym przejmować. Aha, ona nie chce na mnie patrzeć gwiazdy, a i idź sobie. Od kiedy jest czarna glina? Wyślij do domu. Nie chcę z tobą rozmawiać i w ogóle Yuki jest zmęczona i... Ona musi spać, więc w sumie czekam, aż Candy wróci z pracy. A, i ty nie rozciągniesz awansu, bo nie może, więc w sumie to widzimy się rano. Spoko. Yuki wstała i dzisiaj mogę się nią bardziej zająć, także, ale w nocy mieliśmy w ogóle tutaj bałagan trochę, więc ty to włącz, a to nam nie daje w ogóle skupienia. To jest wystrój zabawny, a to jest wystrój zabawny. No czyli tak naprawdę powinnaś wziąć, aha, komplet z dodatkami, żeby się skupić, bo zależy mi na tym skupieniu. A ty w ogóle to się musisz odstresować, ale widzę, że ty sama sobie zjesz, więc spoczko. Candy, ty co? Aha, dobra. No to weź w sumie wstań i skocz od razu pod prysznic, skorzystaj. Jaki wymiotuj? Chwila. Czemu to możesz wymiotować? Ty nie jesteś w ciąży. Może to jakieś takie... A może? Chwila. No spoko, nie będzie wrażliwa. O mój Boże! Ale... Z kim? Ej, ale przecież ja nie klikałem. No to teraz to na pewno muszą zamieszkać, znaczy teraz to na pewno będą w związku nieformalnym, coś na pewno będzie ich łączyło. No a ty, Yuki, to nie powinnaś, nie wiem, być jakaś w szoku? Nie wiem, powinnaś to może ogłosić w ogóle, co dalej, co z Markusem? Czy on tutaj, w ogóle ty powinnaś być taka, nie wiem właśnie, o wiem, ty się z nią pokłócisz, w sensie... Ty z nią, przepraszam. Tak narzekaj na problemy, powiedz, że w zeszłej nocy prawie spłonęłaś, a ona ci teraz mówi, że jest w ciąży, weź kłótnię. Kłóć się o fobię społeczną, co? Kto jest lepszy, niech będzie. Pokłóć się z nią, bo co to ma znaczyć w ogóle? A w międzyczasie ja poszukam tej interakcji o... O, mam, zapytaj o świąteczną tradycję. To jest innych simów, 2 razy, więc spoko. Dynamiki rodziny trudna. Ale w sumie czemu nie? Czemu nie? Raz się pokłóciły, niech będzie, że mają dynamikę trudną, żeby nie było zbyt kolorowo. Wy się kłócicie, ale bym chciał, żebyś się zapytała, o ty masz trądzik. Girl. I co, nie możesz zapytać drugi raz? Weź no, potrzebuję, żebyś się zapytała. No Merkusa zapytała i wyjaśniła jej jego. No, to dokładnie na krzyż na nią. No nie mogę tego sobie znaleźć. Wykro. Dobra. Anyway. 2 godziny skupienia, już się pokłóciłyście fajnie i włącz przy okazji Yuki. Tutaj zacznie sprzątanie, bo u góry się chyba posprzątało. Tak, posprzątało. I czemu nie włączyłaś tej rumby? Zacznie sprzątanie. Ty możesz iść na jakiś macierzyński czy coś? Ty musisz ćwiczyć umiejętności komediowe i w sumie to nie wiem, czy kiedy powiesz Markusowi o tym, że jesteś w ciąży. Nie przewidywałem takiego obrotu spraw, nie myślałem, że będziesz w ciąży. Jeżeli przyjdzie dzisiaj, a w ogóle czemu ty chcesz z nim rozmawiać? Nic nową postacią, w każdym razie do czasu, kiedy Markus sam nie przyjdzie, to ty mu nic nie powiesz. Ty nie jesteś skupiona, nic ci nie dało. Niedobrze, niedobrze. O wiem, a mamy szachy tutaj? Nie, nie mamy. O, Gunter. Wiesz co, Candy, ty nie możesz wyjść z domu. Ty w ogóle powinieneś mieć dzisiejszej nocy wolne. Ale ty się przyjaźnisz z Gunterem, prawda? No tak mi się właśnie wydawało. Nie, nie będziemy się tutaj tym przejmować. Wiesz co? Nie, Gunter, idź sobie. Nie chcemy, żebyś na nas patrzył. Wyjść do domu. Ale serio? W ciąży? No nie spodziewałem się. Dobra, graj w grę ucieczka, może się skupisz, ale... No nie wiem. I don't like it. Myślałem, że jednak... Że jednak... Ona jest za młoda. Oni za długo żyją. Ona nie może być teraz w ciąży. A, ty już masz taki poziom komediowych. No dobra, to mam nadzieję, że ci dostaniesz awans w nocy. Pęcherz. No racja, bo teraz jak... W ogóle ci powiem jakieś ciążowe brzuszki... Boże, ciążowe brzuszki! Wyplory do perfekcji. Ciążowe ciuszki załatwić. Weź się przebierz, stroje, zmień strój. Jakie ty masz w ogóle... No w tym wciąż latać nie będziesz. No powinien ci załatwić coś takiego, nie wiem... Bardziej ubranego. Moira? Co? Mam dużo pieniędzy, bardzo dużo. W zeszłym miesiącu stowarzyskich żuliczek i zakrątek Kupidyna stały się... O! Nie rozumiem. Może być. I co? Spotkanie z dziwną, bogatą osobą. Ale przecież ty ją znasz! Co? Będę czekać w hotelu Vista Hermosa w Emurat. Mogę spotkać się tylko dziś, mam sporo dyrektorskich spraw na głowie i mamy nadzieję, że się zobaczymy. Nie rozumiem, o co chodzi, w co się spodoba, jakaś dziwna, bogata zdziwia. Ale przecież my Morgan znamy, przecież ona nie jest bogata. Znaczy... Dobra, po pierwsze zmień strój. Przebierz Sima. Wiecie co, nie mogę kompletnie zebrać myśli po tej ciąży. I kompletnie tego nie planowałem i tutaj mi się kompletnie to nie klei z tym, co miałem robić, ale... No, no tak, wynajmij pokój na Barabara z Syją i Uni Markus. To jest idealny pomysł, naprawdę. W ogóle to wygląda jakby Morgan się dowiedział o naszej ciąży i chciał nam pomóc. Ale ej, w ogóle mieliśmy 20 000, na co ja wydam 24 000. No dobra, w każdym razie nie wiem co tu się dzieje. Okej. W ogóle mi nie działa ten moc na jak to się nazywa? Na to, żeby żeby osoby z Windenburga pojawiały się w Windenburgu. To mnie niepokoi trochę, bo może wydawało mi się, że zaktualizowałem tego moda. Może tak jest, tylko po prostu jest mało simów na świecie, nie wiem. Dobra, w każdym razie czekamy na to, co się stanie. A za chwilę to również... Aha, czyli Morgan w sumie urodzi to dziecko. Nie Morgan. To prezent dostaliśmy. O matko, Jesus. O, a to wszystko to sprzedamy w sumie. Bo jej to jest kompletnie niepotrzebne. Dobra, sprzedaj no. No to w sumie nie dało nam nic takiego. No way. Co on robił w tym bólu? Co on robił w tym burdelu? Bo my wiemy, co robiła Candy, ale co on robił? No oni w sumie nie są w żadnym formalnym związku. Oh my god, ale drama. Oh Jesus. No, w każdym razie Markus się dowiedział o ciąży, a ona go... Nie wyznawia mu nieprzemijając miłości. Kłóćcie się, on w tym momencie zostawia cię... Znaczy, nie wiem, czy cię zostawia jeszcze z dzieckiem, a... To wy decydujecie, czy on ją zostawi w sumie. No, tak zrobimy. Pogawędka... Nie, sorry. Pomyliło mi się, przepraszam. Pogawędka, jakieś te kłótnia, podłe, złośliwość i obraz. Kto wygra te kłótnie? W ogóle ty się kłócisz cały odcinek, to jakby ciąża ci nie sprzyja ewidentnie. Uważam, że Morgan ściągnęła nas specjalnie w to miejsce, żebyśmy zobaczyli, że Markus jest w tym miejscu. I te kamienie tak naprawdę były tylko przykrywką. I ogólnie to wtopa. I no nie wiem, co z tym wszystkim robić. I my powinniśmy w takim razie... O, tak, ja myślę, że zaproszę Ewę. jednak w takim razie zaprosimy Ewę, bo Candy potrzebuje aż się, wiecie, wyżalić. I ona coś, wiecie, że Markus niby coś z tą Ewą, zaprasza do spędzenia czasu na partii i ona mu to powie. No dawaj Ewa. Bo w sumie mieszkacie teraz we dwójkę, w sensie Markus i Ewa. I ona, wszyscy plotkują, że oni niby coś razem. A ona, ja bym chciała, żebyś ty przyjazny, a bo wy się nie znacie. Dobra, to weź tutaj przyjazne powitanie. Ale taka drama, o takiej dramie nic nie robię kompletnie. Zatem ci niech ma być krótki. A, Yuki, jak ty się masz? Bo ja bym ci... Kadzidła, wiem. Kadzidełko. Dobra, i damy ci to niebieskie, a w ogóle ten globus weź, mi się nie podoba. Zapal i kojąca szałwia. O, wzmagający skupienie szafran, to jest to, czego potrzebuję. I graj w grę i niech będzie niesamowity sport. To musi być na komputerze. Grając w gry wideo. W sumie no to nie wiem, czy to jest... Dobra, dla bezpieczeństwa niech będzie graj w grę i niech będzie biblog. A w międzyczasie ty tutaj z Ewą w takim razie weź... No wy się znacie, no właśnie. I weź może w takim razie do salonu idźcie. Usiądźcie, rozmawiać tutaj. Candy i Ewa. To jest bardzo, bardzo przydatny motyw na to, żeby oni siadali i rozmawiali, naprawdę. Taka interakcja powinna być po prostu w grze. Może ona jest w grze? Nie, no nie jest, dobra. Zabawne, nie, właśnie, ja bym chciał takie, bo ona nie jest smutna, ona powinna być smutna albo zła. I przez to, że Markus ją, weź poznaj, że Markus ją tak potraktował i Ewa powinna być w szoku, więc uznajmy, że tak jest, okej? Okay? Zapytaj o zawód i o, od razu się uśmiecham, bo one teraz są przyjaciółkami, są kobiety połączone w zbrodni. Ale nie planuję morderstwa Markusa, chociaż mamy tutaj jednego... takiego, co chętnie by się tym zajął. No ale dobra. Idziesz do pracy? O nie, to Yuki została sama z Ewą. Dobra, a bo ja bym chciał w sumie... Ty miałeś tylko przez godzinę otrzymać to skupienie. Nie, no 2 godziny. Aha, dobra, to dlatego. To może jak Ewa, jeżeli by Ewa jeszcze nie wyszła, to może byście pogadały, ale na początek muszę skończyć ten punkt aspiracji, bo się nie będę z tym dodatkowo męczyć. Zobacz, utrzymaj skupienie. Wspaniale. Chodź się poznać z Ewą, weź, a nie muszę puścić tego miejsca, bo jej zakazałem. Przyjazne przywitanie. No to weź może właśnie, o! A, to ona już ma skończoną tą aspirację w takim razie na najbliższy czas. Dobra, spoko. Opuść miejsca. Możesz już wstać, Ewa, pozwalam ci. Głębokie przemyślenia? Nie. Boże, rozmawiam o zdrowych związkach, nie będzie. Powiem... Boże, tak krzesiłem się. Opuść sobie banalny. Powiedz, moja siostra jest nieodpowiedzialna. Zaszła w ciąży z twoim facetem. I ogólnie to mam dojść do tego domu, zabierz mnie stąd, daj mi się wyprowadzić. I no. Zapytaj ją jednak, kto Barabara może powiedzieć, jak to wszystko działa. Przyjazne komplementy, wyraź uznanie. A ty taka nie jesteś taka głupia jak moja siostra. No dokładnie. W ogóle śmieszy mnie ta cała sytuacja, naprawdę. Zabawne dowcipy. Opowie dowcip o profesorach. Nie wiecie sobie tutaj, poplotkujcie po prostu. O, tak. nowym show się entuzyzmu. W ogóle to wygląda, w ogóle Ewa przyszła, tamta wyszła, to teraz się nagle... One siedziały razem w domu, ta siedziała na kanapie przez co najmniej 2 godziny, przez godzinę, przepraszam. No dobra, no ale w sumie Ewa to już mogłabyś iść do domu. Dobra, weź się do domu. I co? I... weź resztki. No i w sumie co? A nie, czekaj, Ewa już poszłaś do domu. A nie, bo ty jesteś nasadką, to i tak nie możesz zadać tego pytania o te tradycje świąteczne, więc już trudno. Skorzystaj, nie twórz pamiątki z kibla, zostaw w spokoju. Dum. Okej, i w sumie to... Czy ja bym chciała, żebyś ty kończyła ten projekt? No nie, bo ty mi w sumie jako piątkowa uczennica i tak... To jest nadwyraz moim zdaniem, no ale dobra. Osiągnij 3. poziom góry techniki, napisz grę lub aplikację. No to już nie będę cię męczyć, tak naprawdę już jest 22, więc się połóż spać, śpi. My czekamy na Yuki, chociaż nie znaczyłem jej, żeby ciężko pracowała i nie dostała awansu. Kurde, zapomniałem. Dobra, to też idź spać. W każdym razie ja się z wami żegnam. Mamy Candy w ciąży. I tylko możecie tego nie... Dziecko, co ty robisz o tej porze na dworze? Jest 23:13. Jak ja spotkam twoją matkę, to gwarantuję ci, że... W ogóle jaka mina. Że... No to jest jakieś, nie wiem... Nie, dobra, nieważne. W każdym razie tak, ja się będę z wami żegnał, mówił do was Gliterowy, był to kolejny odcinek historii Windenburga, przedostatniej z tej tury i do usłyszenia w kolejnych, także pa pa! Samba used time, oh, oops, a zippy tray, way.